Tak, od wielu lat jestem uczestnikiem konferencji Smart City Forum jako panelista, dlatego że z jednej strony mogę przekazać doświadczenia swojego miasta, Białegostoku, właśnie w obszarze Smart City Forum. Z drugiej strony mogę też od swoich kolegów samorządowców, ale też od przedstawicieli wielu firm, szczególnie technologicznych, związanych z innowacjami, dowiedzieć się o nowinkach, które dzisiaj są jeszcze innowacjami, a za 2, 3 czy 5 lat będą powszechnym zjawiskiem w naszych miastach. Jest to forum, które daje możliwość spotkania przede wszystkim właśnie zderzenia dwóch takich elementów, teorii i praktyki. My jako prezydenci, jako samorządowcy jesteśmy praktykami i pokazujemy, co zostało już do tej pory wdrożone i rzeczywiście od kilku lat to się bardzo mocno zmieniło. Chciałbym też powiedzieć, że właśnie obecności tutaj na tym forum skłonimy do tego, żeby bardziej kompleksowo podejść w Białymstoku do problematyki smart city, smart miasta. Dlatego też przygotowujemy w tej chwili właśnie strategię, która ma być, no jej zręby mają być opracowane już w tym roku, a później poddamy ją określonym konsultacjom, żeby też pokazać, w jakim kierunku mieszkańcy chcą, aby miasto w tych dziedzinach się rozwijało.